Witam Was serdecznie na kolejnym spacerze z cyklu Gdańskiej Miniatury, organizowanym przez Instytut Kultury Miejskiej. Ja nazywam się Ewa Czerwińska, jestem przewodnikiem trójmiejskim. Natomiast spacery są dofinansowywane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dzięki czemu większa liczba uczestników może brać udział w tych spacerach. Jak zapewne pamiętacie, tematem naszych spacerów tegorocznych są gdańskie uliczki. Wędrowaliśmy już po różnych dzielnicach gdańskich, a dzisiaj zawędrowaliśmy do Nowego Portu i właśnie o Nowym Porcie będziemy sobie opowiadać. Stoimy koło kościoła świętej Jadwigi Śląskiej w Nowym Porcie. Jest to kościół parafialny. Nowy Port, dzielnica obecnie miasta Gdańska, natomiast tutaj kiedyś nie było dzielnicy mieszkaniowej. Tutaj niedaleko znajdowała się twierdza Wisłoujście, którą zobaczymy nieco później. Nowy Port, właściwie początki jego takiego jako miejsca zamieszkania przez większą liczbę ludzi, to dopiero rok 1772 i wtedy właśnie Fryderyk Wielki lokował tutaj miejscowość Nowy Port. Miała ona wtedy 7 chałup. Już 100 lat później mieszkało tu prawie 3000 ludzi. No i siłą rzeczy potrzebne były kościoły. I ten kościół powstał w roku 1857. Otrzymał imię świętej Jadwigi Śląskiej i od tej pory funkcjonuje tutaj jako kościół tej dzielnicy. W wybudowaniu tego kościoła oczywiście zorganizowano również jego pobliżu cmentarz i później pokażę Wam miejsce, w którym ten cmentarz się znajdował. Tam dzisiaj znajduje się sklep w tym miejscu Biedronka. Bo po paru latach ten cmentarz okazał się za ciasny, zlikwidowano go. W tym miejscu, gdzie był kiedyś cmentarz, urządzono park, który dowcipnie mieszkańcy Nowego Portu nazywali park na kościach, no bo był na terenie dawnego cmentarza, a cmentarz utworzono w innym miejscu i koło tego cmentarza nowego będziemy dzisiaj jeszcze przechodzić. Natomiast dla ewangelików, dla protestantów wybudowano również kościół i za momencik do tego kościoła pójdziemy. Ale zanim do niego pójdziemy, to jeszcze chcę powiedzieć Wam, jak to było z latarniami w Nowym Porcie. Wprawdzie do latarni morskiej nie zdążymy dojść. Jeżeli byliście na Westerplatte pod pomnikiem, to po drugiej stronie rzeki widzieliście na pewno stojącą taką dawną latarnię morską. Kojarzycie? Koło dawnej bazy promowej, tam gdzie przybijały te promy pływające do Szwecji, bo później przeniesiono je na drugą stronę, na półwysep Westerplatte. Natomiast pierwsza latarnia morska w Nowym Porcie to była latarnia w twierdzy Wisłoujście, ale potem zmienił się bieg ujścia Martwej Wisły. Zasypano to pierwotne ujście, no i w tej chwili Wisła zakręca na zakręcie 5 gwizdków, opływa półwysep Westerplatte i dopiero za tym półwyspem wpada do Zatoki Gdańskiej, tutaj mniej więcej w tym miejscu, tak? Tu widać fragment pomnika koło tego niebieskiego dźwigu, tak? Pomnika i za pomnikiem tam jest ujście Martwej Wisły do Zatoki Gdańskiej. No i tutaj, po tej stronie, w Nowym Porcie, stanęła latarnia morska, tak zwana Bliza, w 1758 roku. Ona wyglądała, moi drodzy, tak. Była to taka zupełnie prosta wieża, taka baszta, coś w tym rodzaju, wysokości 20 metrów, średnicy około 10 metrów. Na jej szczycie znajdował się żuraw, do którego był podwieszony kosz, w którym tlił się węgiel. Na dole też rozpalano ognisko i to był taki nabieżnik pokazujący, w którą stronę ma się kierować statek, żeby wpłynąć bezpiecznie do tego ujścia Martwej Wisły, do portu. Potem zmieniono sposób oświetlenia tej blizy, bo tutaj zastosowano oświetlenie gazowe, zastosowano oświetlenie naftowe, a potem była to pierwsza latarnia korzystająca z oświetlenia elektrycznego. Zbyt długo nie funkcjonowała z tym oświetleniem elektrycznym, dlatego że w 1894 roku powstała następna latarnia,
I ona wygląda, moi drodzy, tak, nie wiem, czy kiedyś ją widzieliście. Latarnia, która nazywana jest tak zwaną latarnią clevelandzką, bowiem ona jest dokładną kopią latarni, która stała w Stanach Zjednoczonych, tam nad wielkimi jeziorami amerykańskimi w Cleveland. Ona już tam nie istnieje. Natomiast to, co ciekawe, oświetlana była też przy pomocy elektryczności, natomiast oprócz tego, że służyła jako jako ten element ukierunkowujący statki, to na niej znajduje się tak zwana kula czasu. Tutaj, jak widzicie, na tym takim szpikulcu na samej górze mamy taką ażurową kulę. Służyło to do regulowania zegarków kapitanom statków, które stały tutaj w porcie, a wyregulowanie dokładne czasu było bardzo ważne, bo od tego zależała dokładność wykreślenia map żeglarskich, no i oczywiście dopłynięcia tam, gdzie trzeba. Stoimy koło następnego kościoła. W 1841 roku powstała kaplica zbudowana, ufundowana częściowo przez cesarza pruskiego, zbudowana z muru pruskiego, czyli drewniana konstrukcja przetykana cegłami, a kilkadziesiąt lat później, bo w 1904 roku, wybudowano ten kościół w stylu neogotyckim z wysokimi wieżami o wysokości 60 metrów i na takim, w jednym z albumów o Gdańsku znalazłam zdjęcie, zeskserowałam je i ono jest o tyle ciekawe, że tutaj oprócz tego nowego kościoła zbudowanego w 1904 roku jest jeszcze ta kaplica poprzednia z 1841 roku, którą później rozebrano. Ona stała tutaj dokładnie w tym miejscu, dzisiaj jej nie ma, a kościół natomiast nie ma już tych wysokich wież. Ma tylko dach pojedynczy z taką małą sygnaturką. Jak troszeczkę dalej odejdziemy, to zobaczycie. Natomiast trzeba by jeszcze wspomnieć o tej ulicy, którą myśmy teraz szli. Nosi ona mianowicie nazwę ulicy Oliwskiej. Ulicy Oliwskiej od tego, że kiedyś tutaj te tereny należały do cystersów, którzy swoją główną siedzibę mieli w Gdańsku Oliwie. Przypomnę, że cystersów sprowadził do Gdańska książę Sambor pod koniec wieku XII. I oni oprócz tego, że zamieszkali tam w Oliwie, że tam wybudowali swój kościół i swoje zabudowania klasztorne, to mieli również nadanych całą masę ziem, które do nich należały, nadawanych właśnie przez książąt pomorskich. No i na przykład do cystersów należał Sopot, do cystersów należało Jelitkowo, Brzeźno, ale również tutaj tereny Nowego Portu. I tutaj w Nowym Porcie oni budowali na przykład takie karczmy, które przynosiły im dodatkowo dochód, karczmy nazwane karczma balastowa, karczma hakowa, karczma zachodnia. Jak przypływały tutaj statki, no to marynarze gdzieś musieli się posilić, zatrzymać, gdzieś ten balast zrzucić, no i przy okazji zaglądali do karczmy. Takie karczmy właśnie tutaj w Nowym Porcie powstawały. A ulica Oliwska obecnie odgranicza tą część Nowego Portu zamieszkałą przez mieszkańców, a z tej strony mamy tą dzielnicę portową, tą dzielnicę przemysłową. Tam widzieliście wysoki elewator zbożowy, jeszcze elewator zabytkowy takiego przedsiębiorcy gdańskiego z przełomu XIX i XX wieku, Simona Ankera. Tutaj znajdowała się olbrzymia warzelnia soli z 1741 roku, stąd nazwa tam uliczki Solec. Także to jest taki ten teren przemysłowy, tutaj odbywa się przeładunek, tam dalej mamy ten wolny obszar celny, tam przypływają takie wielkie samochodowce, stoją całe masy samochodów, tam po tamtej stronie prom odpływa, także ta ulica Oliwska jest taką granicą pomiędzy tą częścią przemysłową, a tą częścią mieszkalną. Stoimy w tej chwili przy ulicy, która nosi nazwę Na Zaspę. Na Zaspę, co to jest Zaspa, doskonale wiecie. Dzisiaj jedna z większych dzielnic w Gdańsku. Natomiast ty pamiętacie, co kiedyś znajdowało się na Zaspie do lat 60. Wiecie czy nie? Lotnisko. Lotnisko, oczywiście, że lotnisko. Lotnisko, które okazało się za ciasne dla Gdańska. Przeniesiono je do Siremwiechowo na zachód od Gdańska, a cały teren zabudowano dzielnicą o nazwie Zaspa.
Natomiast nie wiem, czy też wiecie, że na Zaspie, a właściwie już tu na granicy z Nowym Portem, znajdowało się też kiedyś jezioro. Jezioro, które tutaj mam na takiej mapie, nie wiem na ile ona będzie czytelna, a właściwie nie jest to mapa, tylko zdjęcie wykonane przez lotnika radzieckiego w okresie II wojny światowej. Tutaj mamy ulicę Marynarki Polskiej, czyli tam, gdzie jeżdżą tramwaje. Tu mamy ulicę Wyzwolenia w Nowym Porcie. Natomiast tutaj jest trasa kolejowa prowadząca do Nowego Portu. Zobaczcie, tu jest olbrzymie jezioro. Z tego jeziora wypływa tak zwany potok Gardzieja, który wpływa do Martwej Wisły. No i to jezioro niektórzy starsi mieszkańcy Nowego Portu jeszcze doskonale pamiętają. Oni tutaj po wojnie kąpali się, łapali ryby, odpoczywali nad tym jeziorem. Na tym jeziorze w okresie rządów napoleońskich w Gdańsku, czyli na początku XIX wieku, planowano nawet zrobienie takiego zimowego postoju portu dla statków. Miano poszerzyć tą Gardzieję i tu miały wpływać i zimować na tym akwenie. On powstał albo w czasie którejś z powodzi, ewentualnie było to starorzecze Martwej Wisły i było to jezioro, jak mówię, jeszcze w latach 70. zauważalne i jeszcze można się było nawet kąpać. Natomiast po II wojnie światowej Gdańsk, jak zapewne wiecie, był prawie całkowicie zniszczony. Była cała masa ruin i gruzów, no i ktoś wpadł na genialny pomysł, żeby te gruzy wrzucać do tego jeziora. No i się zaczęło. Potem to jezioro przejęła elektrociepłownia gdańska. Doprowadzono rurociągi i tymi rurociągami taką zbełtaną pozostałość po spalaniu opału w elektrociepłowni. Te popioły dymnicowe rozrobione wodą wrzucano rurociągami do tego jeziora. W ciągu kilkudziesięciu lat wrzucono tam 2 miliony ton popiołów, dzięki czemu to jezioro przestało istnieć. Obecnie ono jest zasiane, ten teren zasiany trawą, no i w zasadzie tam nic nie ma. Stoimy w tej chwili, moi drodzy, koło budynku takiego samego, bardzo podobnego do budynku, koło którego już kiedyś byliśmy. Przypomina wam to coś? Łaźnia, oczywiście, że łaźnia. Łaźnia na Dolnym Mieście. Otóż musicie wiedzieć, że kiedyś w mieszkaniach łazienek nie budowano. Uważano, że częste mycie skraca życie. No i do higieny ludzie nie przywiązywali aż tak wielkiej wagi. Ale później już zaczęto ją doceniać, a ponieważ w mieszkaniach nie było łazienek, no i kąpiel w mieszkaniu wyglądała tak, że targano wielką balię, wielki kocioł wody, grzano, lano, no i potem w tej wodzie czasami cała rodzina po kolei się kąpała. A później na przełomie wieku XIX i XX zaczęły powstawać łaźnie publiczne i taka pierwsza łaźnia publiczna powstała w Gdańsku powstała na Osieku. Tam niedaleko Poczty Polskiej Wolnego Miasta Gdańska. Jeden ze spacerów również jako punkt miał wizytę koło łaźni na Osieku. Obok znajduje się szkoła i w ogóle w budynkach tych połaziennych i dawnej szkoły znajduje się szkoła, szkoły autonomiczne tam funkcjonują. Druga taka łaźnia powstała właśnie na Dolnym Mieście przy ulicy Jaskółczej. Tamta łaźnia była również związana ze szkołą. Szkoła stoi tam taka też również z czerwonej cegły. Jak widzicie, koło tej szkoły też znajduje, koło tej łaźni też znajduje się szkoła tutaj. I podobnie było również na Siedlcach. Łaźnia ta tutaj w Nowym Porcie i łaźnia na Dolnym Mieście zostały przekształcone w Centrum Sztuki o nazwie Łaźnia. Tutaj można wysłuchać koncertów, obejrzeć wystawy, wypożyczyć książki, obejrzeć film, bo tutaj mamy również Kinoport i myślę, że atmosfera w tym kinie jest o wiele sympatyczniejsza niż w tych wielkich multiplexach, gdzie człowiek dusi się od zapachu popcornu. Natomiast
Jeżeli weźmiecie udział w odpowiedzi na pytania, to jedną z nagród jest, są również bilety do Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, tej Nowoporskiej, bądź tej na Dolnym Mieście. Nie wiem, czy pamiętacie, na pewno ci, którzy tutaj przyjeżdżali, pamiętają, że jeszcze do zeszłego roku tutaj można się było przeprawić takim promem samochodowym na drugą stronę. W momencie, kiedy zaczęły funkcjonować ten przekop pod Martwą Wisłą, ten tunel, prom niestety zlikwidowano, wielka szkoda, bo stąd można tu się było w miarę szybko przeprawić na drugą stronę i zwiedzić twierdzę Wisłouście. Dzisiaj to trochę więcej zachodu, żeby tam się dostać. Musicie wiedzieć, że Wisła, która płynie przez całą Polskę, uchodzi do Bałtyku deltą, czyli nie ma jednego ujścia konkretnego, tylko się rozdziela w pewnym momencie i uchodzi kilkoma odnogami. I nad jedną właśnie tych odnóg powstał Gród Gdański. Gród Gdański, który później się przekształcił w posiadłość krzyżacką w 1308 roku. Tam Krzyżacy wybudowali swój zamek. No i związany był port z Grodem Gdańskim, a jedyna droga, którą można się było dostać do tego dawnego portu gdańskiego, to wpłynąć tutaj w Wisłę, następnie tam w Motławę, no i na Motławie koło Żurawia mieliśmy ten dawny gdański port. Wisła tutaj uchodziła kiedyś bezpośrednio do Zatoki Gdańskiej. Tutaj na takiej starej mapie widać, że ona płynie zupełnie prosto, wpada do Zatoki Gdańskiej i tu u jej ujściu znajduje się twierdza Wisłouście, ta, którą tutaj widzicie. Kiedyś była ona jeszcze bliżej morza, bo to jest taka mapa już z XVII wieku, a wcześniej ta twierdza, to miejsce, gdzie jest twierdza, było jeszcze bliżej brzegu morskiego i to było to miejsce, gdzie stała najstarsza latarnia morska, gdzie stała najstarsza wieża wartownicza, postawiona jeszcze w XIV wieku przez krzyżaków. Ona została później spalona w 1433 roku przez husytów i później ją tam sukcesywnie odbudowano i rozbudowywano umocnienia wokół niej. Nazywam się Oliwia Krzemińska, chodzę ze szkoły podstawowej w Baninie. Należę do kółka miłośników Gdańska. Przyjeżdżamy tutaj co miesiąc i te spacery powiększają naszą wiedzę o Gdańsku i bardzo jest fajnie, bardzo nam się podoba. Nazywam się Katarzyna Burdzanowska, pracuję w szkole podstawowej w Baninie i prowadzę tam klub miłośników Gdańska. Co miesiąc jesteśmy zapraszani na spacery gdańskich miniatur. Dzieci bardzo chętnie przyjeżdżają, dużo się uczą na tych spacerach, także jesteśmy bardzo zadowoleni, że uczestniczymy w projekcie.